Cześć. Mam przyjemność opowiedzieć Wam dzisiaj o świeżutkim telefonie o telefonie, który w zasadzie mógłby być moim ulubionym telefonem moim nowym telefonem, ale nim nie zostanie z dwóch przyczyn i o dziwo, jedną z tych przyczyn nie będzie system, to Was troszeczkę zaskoczę e, mówię oczywiście o fotograficznym cudeńku jest to Huawei Nova 10 Pro telefon, który wygląda jak zamknięty w dłoni kosmos i jest wspaniały muszę powiedzieć Wam wprost, że o ile dotąd Często przez palce patrzyłem na design telefonów. Tak ten po prostu mnie zachwycił, bo to urządzenie wygląda jak przysłowiowe milion dolarów ukryte gdzieś w naszej kieszeni. Dawno nie spotkałem się z takim urządzeniem, które byłoby jednocześnie tak smukłe. Zobaczycie, to jest 7,88 mm grubości, i to widać, że to jest po prostu niezwykle. Cienkie urządzenie z pięknym, dużym, zaokrąglonym, tutaj zaoblonym po bokach ekranem. E, trzyma się w dłoni kapitalnie, tym bardziej, że ten typ tutaj to jest e, stal to jest jakiś rodzaj aluminium, który sprawia, że e, obsługując tym urządzeniem, mamy wrażenie, że e, mamy w ręku coś, co jest po prostu z górnej półki. I powiem Wam wprost, że gdyby nie zabrakło tutaj dwóch rzeczy. Jestem przekonany, że zwłaszcza w tej cenie ten smartfon naprawdę narobi by sporo rabanu. To co, opowiem wam o tym, dlaczego jest to urządzenie genialne, dlaczego jest to urządzenie wysmakowane, dla jakich. Dlaczego w zasadzie filmowcy będą mniej zadowoleni z tego, co potrafi, a fotografowie fotografii dużo bardziej zadowoleni? E, I powiem o tym, jakie były moje wrażenia z użytkowania telefonu, zwłaszcza z perspektywy, tu wam coś pokażę, jest, ukrył się dobrze, z perspektywy wieloletniego użytkownika innego urządzenia Huawei, topowego P30 Pro, który był ostatnim smartfonem tej marki posiadającym w pełni legalny usługi. Od wujka Google. E, więc, reasumując, stary chłajowiec, ktoś, kto od dawna korzysta z P30 Pro, i jednocześnie cieszy się całym dobrodziejstwem tego potencjału zaplecza. E, amerykańskiej marki, czyli wszystkich usług Google'a. Opowiem Wam o tym, jak korzystać z ultrafotograficznego smartfona, smartfona, który jest no, w zasadzie, dla mnie był on przepustką do tego, żeby zostawić lustrzankę, nie zabierać ze sobą na testy lustrzanki, zabierać ze sobą to małe cacuszko i muszę Wam powiedzieć, że byłem z niego strasznie zadowolony i jest to jedno z tych urządzeń, które gdzieś zwraca się do dystrybutora z takim uczuciem, no, niewielkiego żalu. Eee, na szczęście ten żal osładza mi to, że tutaj brakuje dwóch kwestii, do których, do których ciągle wracam. No to co, nie przedłużam. Zaczynamy. Opowiem Wam, dlaczego to jest genialne urządzenie z dwoma niegenialnymi cechami. No dobra. Czas, żebym opowiedział Wam o tym, dlaczego z takim żalem rozstaję się z tym urządzeniem. Przede wszystkim nowa 10 Pro pracuje jak mały diabełek i w zasadzie nie ma zadań, które pozwoliłyby go obciążyć na tyle, żeby oczyże że ten smartfon ma jakiekolwiek problemy wydajnościowe. Naprawdę, tutaj pod zespołu, które zastosowano, znajdziecie całe wyszczególnienie w wersji pisemnej tego tekstu na portalu offtech.pl. Tutaj natomiast skupię się na samych wrażeniach z użytkowania, dlatego tymi danymi technicznymi nie będę Was przerzucał, ale naprawdę to, co możemy znaleźć w tym urządzeniu zapewnia płynną, responsywną, bardzo przyjemną pracę taką, która nie zawstydzi w zasadzie nikogo bo możemy tutaj montować dłuższe filmiki ja to próbowałem robić mamy tutaj świetne oprogramowanie Huawei'a które pozwala nam na dużo rzeczy które wykonamy bardzo intuicyjnie i to mnie strasznie zaskoczyło dlatego, że na przykład z narzędzia klipy Petal z narzędzia Mapy Petal które w zasadzie stają się bardzo sensowną alternatywą dla rozwiązań Google'a. Korzystam z ogromną przyjemnością i najlepsze jest to, że to są narzędzia, które po prostu są świetnie wykonane, są ładne, są responsywne, są bardzo proste w obsłudze. I korzystamy z nich bez większego przygotowania, więc y, ja mam wrażenie, że prędzej czy później ten producent będzie potrafił sprawić coś takiego, że my odwykniemy od pewnego myślenia od myślenia jakimś utartym stereotypem y, i od myślenia, które też w dużej mierze polega na przyzwyczajeniu. Y, dlatego, że ja dobrze pamiętam początki. Y, Huawei, początki sklepu tej marki, początki, kiedy aplikacji naprawdę było tam niewiele i w zasadzie wyglądało na to, jakby app gallery miało pozostać pewnego rodzaju jakąś namiastką, namiastką dostępu do świata aplikacji. Teraz można powiedzieć wprost, że tych aplikacji jest bardzo dużo. Czasami ma się wrażenie, że jest ich za dużo i owszem, ja próbowałem znaleźć tych rzeczy, których, które będą niszowe. I na przykład, jeżeli będą to powiedzmy aplikacje, które wspomagają y, gry planszowe, y, które wspomagają mistrzów gry, y, takie bardzo, y, no powiedzmy sobie, y, urządzenia i narzędzia dla hobbystów, y, ich tutaj nie ma. Y, y, I najlepsze jest to, że mimo że ich nie ma w tym sklepie, tak jak aplikacji bardziej przydatnych na co dzień, bez trudu znajdziemy w postaci plików APK, które można ściągnąć y, bezpośrednio z wyszukiwarki. Więc to jest fajne, że mamy jakąś ścieżkę, pozostawiono furtkę, z której możemy skorzystać. Ale nie o tym miała być mowa, bo system Huawei on w zasadzie wymaga zupełnie odrębnego filmiku i przy okazji nowa opowiem Wam o całym systemie, o tym co tu znajdziemy, czego nie znajdziemy, co się może podobać, z czym można mieć problemy, żeby przywyknąć, do czego przywyknąć w zasadzie kiedy korzystamy z tego telefonu. Natomiast teraz przejdę do tego, co na mnie sprawiło wrażenie... Wstrząsięte, niezmieszane i w zasadzie niewiele brakowało, żebym poczuł się tak jak uderzony gumowym młotkiem w głowę. Bo pierwsze wrażenie, jakie zdjęcia, jakie ten telefon potrafi nam zaprezentować, jest piorunujące. Zwłaszcza jeżeli mówimy o zdjęciach nocnych w trybie nocnym ze wspomaganiem sztucznej inteligencji, to jest naprawdę coś niezwykłego, ale sam aparat to nie wszystko. Mamy tutaj 60-megapikselowy 60 aparat główny, mamy tutaj dużą matrycę, mamy tutaj kąty widzenia szerokie, możliwość nagrywania w w kącie 100 stopni mamy tutaj też to, co jest ciekawe, oczywiście 4K ale to, co jest ciekawe tym 4K jest fakt, że jeżeli przesadzimy z użytkowaniem upiększaczy jakie Huawei tutaj nam proponuje no to to 4K automatycznie przechodzi w FHD i wtedy różnicę widzimy gołym okiem ja miałem nieprzyjemność spotkać się z tym, kiedy testowałem kamerki i okazało się, że owszem, do pewnego poziomu mogłem pewne rzeczy tutaj upiększyć, korzystając z algorytmu Jakie ten aparat ma budowane. Natomiast jeżeli przekroczymy magiczną granicę i zbliżymy się do tego górnego progu upiększania rzeczywistości za pomocą algorytmów nagle okazuje się, że z 4K schodzimy niżej. I teraz jeszcze ważna uwaga dotycząca filmów. Jeżeli nagrywamy w 4K, mamy 30 klatek na sekundę. Jeżeli schodzimy do FHD, mamy 60 klatek. Więc to dla filmowców jest bardzo ważna kwestia i muszę teraz przejść do takich rzeczy, które gdzieś sprawiły, że ja się zacząłem mocno zastanawiać nad tym, kto w zasadzie macza paluchy tak jakby w dwóch obliczach tego urządzenia. Bo z jednej strony mamy tutaj Potężne zaplecze fotograficzne, natomiast z drugiej strony mamy tutaj teoretycznie potężne zaplecze do filmowania, które niezbyt dobrze sprawdza się w warunkach nocnych. I ja powiem bez ogródek, postanowiłem tego pięknego urządzenia używać bezpardonowo. To znaczy nie filmować dużych kadrów, ładnych kadrów w pięknym słońcu, tylko spróbować jak. To urządzenie poradzi sobie w ciemnych zakamarkach, w nocy, w niesprzyjającym oświetleniu, w zmiennych warunkach oświetleniowych, zobaczycie to za chwilę, i uchylam rąbka, rąbka tajemnicy. Moim zdaniem mogło być lepiej, zaraz zobaczycie dlaczego. Nie przerasie się, się otoczeniem, było już zimno, było ciemno. Ja nagrywałem, miałem kilka podejść, bo też czasami pewne funkcji tego urządzenia musiałem się nauczyć, więc te warunki, jakie są gdzieś tam na zewnątrz, no Zobaczycie, są takie też celowo. Huawei miał mocno pod górkę i spójrzcie jak wyglądało to w praktyce. Powiem wprost, nie sztuką jest nagrać dobry film, jeżeli mamy dobre oświetlenie. Sprawdźmy więc jak nasz Huawei poradzi sobie z oświetleniem słabym. Wchodzimy do małego tunelu i zobaczymy co się będzie działo. Po jednej stronie mamy oświetlenie, po drugiej go nie ma. Pokażę Wam to w ten sposób i teraz widzę, że bardzo fajnie że ja różnicę na obu tych wyświetlaczach widzę gołym okiem. Jestem strasznie ciekaw jak to będzie widać, jak to będzie słychać yy, i który z tych filmów finalnie okaże się lepszy, bo w, no jak na razie widzę, że nowa byłaby bardziej wyrazista, ale ma też bardziej podbite barwy, natomiast mój stary Huawei jest taki szczerzały ale chyba jaśniejszy, no zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce Uwaga, zmiana otoczenia znowu jest ciemno, brzydko no może nie brzydko, po prostu ciemno Podejście numer 2, mamy zestaw blogowy, kamerka przednia, tylna. i schodzimy tutaj gdzie jest obraz, gdzie mamy rzeczywiście troszkę, troszkę rozjaśnioną, latarniami to jest w zasadzie ta najgorsza to, to jest chyba to najgorsze oświetlenie, jakiego można się spodziewać. I zobaczymy, co się zacznie dziać, jak zaczniemy schodzić tutaj, gdzie jest ciemniej. Mamy bardzo fajne przejście, które lubię, bo jest za chwilę... O, tutaj już wkraczamy taką strefę absolutnego cienia, a na dole pojawia się mocne oświetlenie. Będę patrzył trochę pod nogi, bo chciałbym Wam dokończyć ten filmik, ale wygląda na to, że... No mnie teraz, ja sam siebie teraz zupełnie nie widzę. Teraz zobaczymy, co się będzie działo za chwilę. Dobra. Schodzimy tutaj, gdzie pojawia się oświetlenie. Ok, przejdziemy kawałek dalej. I teraz, żeby dać szansę kamerce przedniej, zwłaszcza podejdziemy do czegoś inspirującego. I co? Mamy jakąś ostrość? Mamy. Mm -hmm. Dobra, wygląda to całkiem sensownie. Ok, sprawdzimy, jak to będzie się prezentowało na komputerze. Jak wrażenia? Muszę o to zapytać wprost, bo ja byłem troszeczkę zdziwiony. Troszeczkę zdziwiony tym, że przede wszystkim w gorszych warunkach oświetleniowych w nocy, w momencie przechodzenia z tunelu, który był oświetlony takim światłem, e, Ostrym, bardzo jasnym, białym, zimnym, i kiedy przechodziliśmy do tej ciemności, która była poza tunelem, gdzie mieliśmy światło ocieplone, gdzie to były latarnie te lekko zażółkłe, no to aparat głupiał zupełnie. Taka jest moja opinia. On po pewnej chwili przyzwyczajał się, ta kamera nam potrafiła obraz przetworzyć na tyle, że nagle zaczęła być strawna. I muszę powiedzieć wprost, że ja nie do końca jestem zadowolony i przede wszystkim nie do końca jestem zadowolony z tego, jak nowa 10 Pro potrafi. Ujęcia nocne stabilizować, bo ja widzę, że stabilizacja również w złych warunkach szczeleniowych potrafi zgłupieć. Natomiast muszę powiedzieć wprost, że tak jak mieliście ujęcie gdzie schodzę taką zaciemnioną klatką schodową, widać, że tam są takie piętra, które są absolutnie ciemne i są piętra, które są oświetlone taką mdłą żaróweczką. I zobaczcie, że bez względu na to, czy było ciemno, czy było średnio ciemno, czy było dosyć jasno, na ekranie tego urządzenia, z którym ja schodzę w dół, widać ciągle w zasadzie bardzo podobne warunki oświetleniowe i cały czas coś widać. I to mnie bardzo zaskoczyło, że potrafi bardzo ten obraz rozjaśnić, uprzyjemnić. To oczywiście nie jest coś w stylu noktowizora, że nagle zobaczymy w nocy coś na kształt dnia, ale to jest coś, co naprawdę pozwala nam dużo zobaczyć, zaskakująco dużo zobaczyć. I tak, jak filmy nocne są, mówiąc prosto problemowe dla tego telefonu, mimo że on jest wspaniały fotograficznie, to jako narzędzie do filmowania jest słabsze. Tak, zobaczcie sami, jak wyglądają ujęcia dzienne. Ja próbowałem to nagrywać. Zarówno korzystając z tylnego aparatu, z tego cudeńka, tutaj otoczonego pięknym złotem, i próbowałem też korzystać z tych oczek tutaj z przodu z trybem do vlogowania. I ten tryb do vlogowania on pozwala nam nie tylko widzieć siebie na połowie ekranu, na drugiej połowie, widzieć to, co przed nami, ale pozwala nas na przykład widzieć na, w przybliżeniu na dużym. Na całym wyświetlaczu, natomiast w takim niewielkim okienku tutaj um, tylko tak jakby obraz naszej twarzy. Wygląda to bardzo fajnie, pozwala na bardzo fajne możliwości nagrywania, zabawy z nagrywaniem. Zobaczycie, jak to wygląda, więc tak naprawdę przed nami za chwilę możliwości przednich aparatów, możliwości tylnego aparatu, raczej filmowania, wykorzystywania do filmowania i zobaczycie, widzicie, jak się sprawdziło urządzenie w nocy, kiedy naprawdę miało bardzo mocno podgórkę i teraz zobaczycie, jak się sprawdza w dzień, kiedy jest jasno, kiedy jest przyjemnie, kiedy mamy troszkę kolorów. Różnego rodzaju wokół nas. Zaczynamy. Robimy teraz próbę nagrania. To jest kamera przednia i tylna. Przednia to jest ten mały kwadracik. Tylna to co widzicie przed sobą. No i moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie. Inna opcja to jest przód i tył, ale pokazane na takim podzielonym ekranie, tak jak teraz. Dobra, to jest co na, na co czekałem, bo możemy sobie zrobić przód i tył dzielony na e, prawie na pół choć jeszcze jest takie, nie wiem, 60 na 40. Teraz zrobimy próbkę. Przód, tył z czego przód w małym okienku, tył na pełnym ekranie. E, I również jest to poziom. Wygląda to kapitalnie. Z tej perspektywy, tak jak ja teraz patrzę, bardzo mi się podoba to, co widzę. Mamy teraz ustawienie tryb fokusu na pierwszym planie, teoretycznie ten, ta odległość powinna wynosić co najmniej 14 cm od e, oczka aparatu, teraz mam troszkę więcej. Mam e, wrażenie, że obraz powinien być taki, że ja powinien być tutaj wyeksponowany bardziej, natomiast słowo troszkę oddalone. Pytanie jak to będzie wyglądało na większym ekranie, zobaczymy, na razie jestem bardzo zadowolony z tego co widać, e, pojawiają się trochę drgania, więc ta stabilizacja jest tutaj obecna wyraźnie. Pytanie, czy będzie na tyle zadowalająca, żeby pozwolić cieszyć się tym, co widzimy na dużym ekranie. No, za chwilę zobaczymy. Ale muszę Wam powiedzieć jedno, że przynajmniej odkryłem w międzyczasie, do czego służy funkcja szybciej-wolniej. I rzeczywiście polega to na tym, że możemy manipulować czymś w rodzaju przyspieszania, zwalniania czasu nagrywania. Wygląda to bardzo fajnie. I oczywiście nagrania są troszkę zwolnione, jeżeli chodzi o... Znaczy, zwolnione są, skrócone, jeżeli chodzi o czas trwania. Teraz, na przykładzie tego pięknego auta, który ozdabia okoliczny chodnik od kilku lat, pokażę Wam, czy działa tryb. Jaki tryb? Jak działa zoom na razie? Sprawdzamy. Plusujemy, zobaczymy, czy ujawni się, że mamy tutaj do czynienia ze sporą ilością pianki, dykty i cholera. Wie czego jeszcze? Hmm, to chyba jakieś włókno węglowe. Wygląda fajnie, powiększamy jeszcze trochę. Ok, nawet nie za bardzo ten obraz drży, wygląda to ciekawie. Pokażę Wam teraz kilka trybów, jakie ma tutaj ten przedni aparat. To jest akurat szeroki kąt i zaraz go zmienimy. Teraz mamy 0,8, czyli przeszliśmy z szerokiego kąta troszkę bliżej. Teraz mamy 2,0, czyli już bardzo, bardzo spore zbliżenie, a to razy 5. Nie wiem jak wam, ale mnie nagrania, które wykonujemy w świetle dziennym, podobają się i po prostu widzę tu ogromny potencjał, który pozwoli wycisnąć z tego aparatu naprawdę sporo. I... To, co mi się bardzo podoba, to co sprawia, że ja w ogóle odczułem, y, tak jakby, ochotę, żeby eksperymentować, jest fakt, że mamy tam różnego rodzaju filtry, różnego rodzaju możliwości spowolnienia, przyspieszenia tego, co się dzieje. Y, I to są efekty, które pozwalają nam naprawdę się dobrze pobawić. Y, mamy też. Y, Coś, co na mnie sprawiło wyrażenie kolosalne, zwłaszcza w porównaniu z P30 Pro, którego używam na co dzień, czyli genialne mikrofony. Bo to, w jaki sposób to urządzenie zbiera dźwięk, zasługuje moim zdaniem na najwyższe pochwały. I ja powiem wprost, że o ile P30 Pro nie potrafi sobie poradzić z nagrywaniem w odległości, powiedzmy około 2 e, metrów, półtora metra nawet od siebie, bez zewnętrznego mikrofonu, bo ten dźwięk jest po prostu bardziej płaski, zbiera szumy otoczenia, jest nieciekły, Ciekawy. Tak, nowa 10 Pro ma mikrofon, który pozwala w ogóle zapomnieć o konieczności podpinania do niego czegokolwiek, bo ja mogę nawet korzystając, nie tylko wyciągając tak na ręku, ale korzystając z jakiejś przedłóczki, z gimbala, z czegokolwiek innego, z dużo większej odległości no po prostu. Słyszeć siebie i ten dźwięk, który mikrofony zbierają, jest naprawdę dobrej jakości. Przede wszystkim jest nasycony, jest zabarwiony względnie naturalnie, ale jest tak delikatnie, fajnie podbity, że ma więcej głębi niż w rzeczywistości. Mnie to strasznie kupiło i uważam, że dla osób, które dużo vlogują i które nie lubią bawić się obróbką dźwięku, to jest fajny gotowiec. Wracam do samego obrazu. Tak jak moim zdaniem, noc jest mocno kontrowersyjna. Tak, już dzień w porównaniu z narzędziami Huawei, jakie tu znajdziemy, bo mamy te filtry, mamy możliwość manipulowania czasem, tym co się dzieje, prędkością rejestrowania tego obrazu szybciej, wolniej, z różnymi opcjami, ze, ze, ze wsparciem sztucznej inteligencji I tak naprawdę z całym bogactwem zaplecza oprogramowania, jakie tu znajdziemy. No to jest kolos, jeżeli chodzi o filmowanie, w czasie dnia, e, zwłaszcza z vlogowaniem, z dzieleniem ekranu, z kombinowaniem e, przednia tylna kamera, a może obie tylne, może obie przednie i tak dalej, więc to jest naprawdę, e, jeżeli chodzi o taką kreację to pozwoli nam zabłysnąć pozwoli nam to urządzenie zabłysnąć pozwoli nam przede wszystkim zaczerpnąć radość z tego co robimy i muszę Wam powiedzieć jedno o ile filmowanie wzbudziło we mnie bardzo ambiwalentne uczucia bo ten tryb nocny jednak dla mnie jest niewystarczający ja odczuwam niedosyt, ale mam wrażenie że dużo tutaj może sprawić aktualizacja i trzymam kciuki, że w aktualizacji oprogramowania to się poprawi natomiast jeżeli chodzi o oczka aparatu i o samo rejestrowanie fotografii to y, mógłby to być mój nowy aparat do y, testów, do y, robienia zdjęć słuchawek, do robienia zdjęć smartwatch, do robienia zdjęć innych smartfonów, bo y, to, co potrafi, ten, y, ta kamera, to jest prawdziwa magia, zresztą zobaczcie sami. uważacie o fotografii? Ja powiem wprost, mnie możliwości, jakie prezentuje to urządzonko po prostu uwiodły. I ja teraz patrzę na aparat, powiem Wam prosto, że większość z tych opcji, jakie tutaj znajdziemy, będą znajome dla starych Huaweiowców albo dla osób, które miały nawet z niższej półki cenowej urządzenia tego producenta. Natomiast mamy tutaj portret, tryb portretowy, mamy zdjęcia nocne, mamy zdjęcia standardowe, mamy tryby filmowania z możliwością dostosowania szerokości, węższy i tak dalej. Mamy tutaj vlogowanie, czyli tryb vloga, gdzie możemy bawić się obiektywami tylny, przedni, to co Wam opowiadałem, kombinacje różnego rodzaju. Plus mamy tutaj efekty i te efekty dają też sporo zabawy, bo ja teraz sobie przypominam je. Mamy tutaj wyeksponowanie pierwszego planu, wygląda to fajnie. Mamy fokus śledzący, czyli coś, co znamy chociażby z aparatu, na którym teraz nagrywam, czyli z Soniacza z 2 gdzie możemy bawić się w tryby śledzenia, na przykład Oka i po prostu ta ostrość zawsze na twarzy będzie utrzymana. Tutaj też to jest. Mamy tutaj dostosowanie kolorów przez sztuczną inteligencję, i to jest ta słynna możliwość przy takich kolorów, troszkę w skalach szarości tła i wyeksponowania tego, co się rusza na pierwszym planie. Wygląda to fajnie, ale ja to pamiętam nad ze starych modeli LG. To było zawsze coś ala gadżet, a na co dzień korzystaliśmy z tego mniej. Tryb upiększania, o którym wspomniałem, czyli różnego rodzaju wygładzanie skóry, nasycanie kolorów, jest stopniowalny w takich 10 szczebelkach. I przypominam, że niestety te najwyższe szczebelki sprawiają, że jeżeli filmujemy, spada nam na jakość 4K na Full HD, i to jest coś, co nie podoba mi się do końca. Natomiast bardzo mi się podoba to, co znajdziemy tutaj w opcjach więcej, kiedy jesteśmy w ustawieniach aparatu. I tak, mamy tutaj wysoką rozdzielczość, zdjęcia wysokiej rozdzielczości wyglądają obłędnie i w tym e, pokazie slajdu, który przed chwilą widzieliście, była to ta e, księga, którą otrzymałem na ręku, taka stara, pożółkła księga Wrócę sobie do tego momentu to jest zdjęcie wysokiej rozdzielczości jak dla mnie wygląda wspaniale, mogłoby służyć za okładkę jakiejś cudownej muzyki ilustracyjnej to co mi się też bardzo tutaj podoba to jest tryb super makro, który tutaj w tym pokazie slajdów jaki oglądaliście, chociażby cegła ten mur ceglasty, który widzieliście, no to zdjęcie było wykonane dosłownie z odległości centymetra, półtora centymetra od tej bryłki, więc no to wygląda kosmicznie widać na, widać dokładnie strukturę materiału, dla mnie super makro jest tutaj genialne, znajdziemy tutaj oczywiście dokumenty, film poklatkowy możliwość manipulacji Przysyła ono zwolnione tempo, panoramę y, HDR y, i History. kreator historii. Kreator historii jest to taki fajny samouczek, gdzie wybieramy sobie tryb, który by nas zainteresował. Y on, jak słyszycie, on jest dosyć głośny, bo mamy tu podkład muzyczny od razu e, i tworzymy coś na kształt teledysku. Czyli system nam podpowiada, co by pasowało do naszej historii. Mamy podkład muzyczny, mamy prowadzenie za rękę podczas kamerowania i z tego powstanie nam całkiem zgrabny teledysk, który później możemy dalej obrabiać. E, to pokażę Wam w następnych e, odcinkach, dlatego że uważam, że to, co e, to urządzenie, co Nowa 10 Pro proponuje, już e, Prosto z pudełka, bez konieczności oglądania żadnych samouczków, czytania instrukcji, poświęcania nawet chwili na to, żeby się z tym urządzeniem zapoznawać, to coś jest wspaniałego. Słyszeliście teraz próbkę dźwięku. Ja uważam, że ten telefon też, jeżeli chodzi o możliwości brzmieniowe, ma się czym pochwalić, ale największym jego potencjałem i czym, czymś, za czym ja będę strasznie tęsknił, to są możliwości foto, bo filmowe za dnia są super, Nocne i w słabszym świetle są moim zdaniem dzisiaj. Mówię o stanie na dzisiaj, na tej wersji oprogramowania są zbyt słabe, i trzeba to powiedzieć wprost. Ja oczekiwałem więcej, marzyłem o tym, żeby było więcej. Zwłaszcza po tym, jak zacząłem fotografię nocną i możliwości fotografii nocnej, w pokazie slajdów było to zdjęcie drzewa pięknie oświetlonego przez latarnię o takim fajnym, ciepłym, żółtym oświetleniu. To wygląda kosmicznie. Po prostu dla mnie to zdjęcie wygląda niezwykle wręcz mistycznie. On jest nasycone takim prześwietleniem ciągnięte wręczą ciepło, taką lekko nierzeczywistą aurą nocy i tego oświetlenia gdzieś z tyłu. Dla mnie to jest mistrzostwo świata, z czym z tym zdjęciem już nic więcej bym nie robił, bo ono już gotowe z tego niewielkiego urządzenia. No w zasadzie może być piękną ilustracją różnych, różnych rzeczy. Potencjał fotograficzny jest tu naprawdę gigantyczny, potencjał... Yy... Dla filmowca jest ogromny, ale wtedy, kiedy skupimy się na tym, żeby zapewnić dobre oświetlenie, bez oświetlenia nie osiągniemy tutaj nic ciekawego. I to mnie troszeczkę zabolało, i mam nadzieję, że z tym producent zawalczy aktualizacjami. Więc, gdybym miał opowiedzieć w dwóch zdaniach: czy nowa 10 Pro będzie telefonem, smartfonem? który sprawdzi się w ręku y, osób zajmujących się tworzeniem treści, na przykład, moim zdaniem tak. Moim zdaniem będzie to świetne urządzenie dla vlogerów, e, oczywiście o ile nie nagrywają z piwnicy albo spod wiaduktu. E, będzie to świetne urządzenie dla osób, które fotografują e, różnego rodzaju rzeczy, bo tutaj te możliwości e, tej, tych aparatów gromadzonych tutaj na tej wysepce lekko odstające, są wspaniałe. Zwłaszcza w połączeniu z oprogramowaniem, to jest coś, co pozwala zatopić się w świecie fotografii i odczuć taką radochę, przynajmniej ja odczuwam taką radochę, jak kiedy wróciłem do Ruszanki. Nagle okazało się, że po prostu zaczynamy bawić się fotografowaniem, zaczynamy to sprawiać radość, pojawia się ciekawość, pojawiają się wszystkie te emocje, które sprawiają, że fotografia jest ważna i która niesie za sobą coś więcej niż tylko ładny, wyostrzony czy też rozmydlony gdzieś z tyłu obrazek ale po prostu daje coś więcej i to urządzenie dla mnie, ono coś więcej dało, jeżeli chodzi o to zaplecze fotograficzne. Na koniec chciałbym Wam powiedzieć jedno, że w kolejnym odcinku, bo chciałbym film o nowa 10 Pro podzielić na takie trzy części. Dzisiaj mówimy o tym, co to urządzenie sobie reprezentuje, mówimy o tym, jak sprawdzić się w rękach fotografów, filmowców, blogerów, vlogerów i tak dalej, natomiast chciałbym się skupić też na tym, w kolejnych odcinkach jak system przekłada się na to co my w zasadzie z tym urządzeniem robimy na co dzień jakie są tutaj braki jakie są tutaj zalety no bo tak zauważyliście że na początku wspomniałem że mamy dwie rzeczy które mnie osobiście na razie mówią jasno OK chcesz go ale czekaj dlaczego czekaj dlatego że z jednej strony już wiecie że ten tryb nocny filmowy jest przeciętny z drugiej strony znajdziemy jeszcze pewne luki wewnątrz samego systemu które no Potrafią go stopować i powiem wprost, że ja nie wyobrażam sobie, jak e, NO20 Pro wyglądałaby e, w sytuacji, kiedy moglibyśmy połączyć się z tym co ma P30 Pro leciła P30 Pro, czyli z usługami od Google, bo ten świat byłby zupełnie odmienny i mam wrażenie, że choć Huawei robi co może, walczy zaciekle i goni, i naprawdę goni, ja te efekty widzę, niemal z każdym modelem pojawia się coś nowego i gdzieś one wskakują półeczkę wyżej, tak jeżeli mógłby zastosować producent to samo, co w P30 Pro, mielibyśmy tutaj do czynienia z absolutnym szczosem. Z absolutnym szczosem. Teraz jesteśmy świadkami kolejnego modelu Huawei, który pokazuje nam, że istnieje świat poza, istnieje świat alternatywny, który nam oferuje, w zasadzie nie ma wszystko to samo, co, co do czego przywykliśmy, bo to jest cały czas ta bariera, do czego się przyzwyczaiłem, prawda? Albo przyzwyczaiłam. Tutaj to urządzenie pewien komfort nam odbierze. Bo jeżeli chodzi o soft, będzie wymagał odrobiny pracy, odrobiny w czytaniach, to co widzę, zastanowienie się, czy tu jest wszystko, czego potrzebuję. Natomiast jeżeli chodzi wam przede wszystkim o to, żeby mieć przy sobie wyśmienitej jakości, wyśmienitej klasy, aparat fotograficzny wyśmienitej jakości kamery do nagrywania w czasie dnia, gorszej jakości, w gorszych warunkach oświetleniowych i na to możecie wzymnąć oko. I co najważniejsze, ile chcecie zapłacić, bo tutaj rozmawiamy o telefonie, który wygląda wspaniale, ma wspaniałe zaplecze technologiczne, i wspaniałe zaplecze sprzętowe zamknięte w tej pięknej obudowie i kosztuje 3000 zł. Więc dla mnie jest to coś niesamowitego i uważam, że Huawei odwalił tutaj kawał roboty i pokazał, że istnieje świat alternatywny, w którym pojawiają się takie projekty jak to urządzenie. Niestety nie jest ono bez wad, ale ja mam wrażenie, że już niedługo Huawei zaskoczy nas czymś, co sprawi, że nie będziemy mieli po prostu wyboru i jeżeli nie chcemy wkraczać w wyższe puławy cenowe, wybierzemy urządzenia tego typu. Pytanie, na ile jest to odległe w czasie, to jest już odrębna kwestia. Miałem przyjemność spędzić z tym urządzeniem około dwóch tygodni i Huawei Nova 10 Pro jest to telefon dla mnie, naprawdę mający coś wspólnego z kosmosem, z galaktyką, bo oferuje bardzo dużo i daje przesmak korzystania z urządzenia po prostu no naprawdę z wysokiej półki. I ja y, muszę wam powiedzieć wprost, że zarówno jego parametry, y, świetna bateria, y, rewelacyjna praca systemu, który jest płynny działa błyskawicznie, y, coraz bogatsze. Sklep z aplikacjami. Do tego coś, co na mnie sprawiło wrażenie: Wow, czyli ładowarka o mocy 100 W, i to robi naprawdę tak kolosalną robotę, bo telefon podłączamy, po czym po około 40 minutach odpinamy naładowany od 0 do 100%, więc to jest absolutny kosmos i e, Coś, o czym ja, mając Huawei P30 Pro, mogę jedynie pomarzyć, chociaż też Huawei P30 Pro posiada super szybkie ładowanie i daje masę radości z tego powodu. Tutaj jest to doprowadzone do perfekcji, jeżeli chodzi o ładowanie, o czas pracy, o responsywność, szybkość systemu. To jest absolutny top, no, który sam osobiście chciałbym na co dzień mieć. Jeżeli chodzi o fotografię, jest to absolutny bóg fotografii, natomiast pojawiały się tutaj zgrzyty związane z gorszym oświetleniem. Mówiłem o o tym kilka razy będę to ciągle powtarzał e, i stabilizacją. E, natomiast na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Mówimy teraz o mocy fotograficznej e, Nowy 10 Pro, o jego ogólnych wadach, ogólnych zaletach. E, chciałbym Was od razu zaprosić na odcinek, w którym e, na odcinek kolejny, w którym skupię się na samym systemie i uważam, że to będzie odcinek, który e, no, pozwoli Wam odpowiedzieć już 100% na pytanie, czy Nowa 10 Pro, czy w ogóle nowa seria, nowa. Jest dla Was i czy w ogóle urządzenia Huawei'a są dla Was, czy też musicie jeszcze odrobinę zaczekać. Dzięki serdecznie, że wytrwaliście do tego momentu. Dzięki serdecznie, że daliście radę obejrzeć ujęcia spod wiaduktu. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy drugiej części.